nie jesteś prawdziwą Polką. Musisz nauczyć się, ogarnij się. Musisz. Starczy. Już 4 lata mieszkam w Polsce. Nagrywam filmiki. Muszę się nauczyć. Być prawdziwą Polką. Ale co ja muszę robić? Okej, Google. Co robi prawdziwy Polak? Oto co udało mi się znaleźć w internecie. Prawdziwy Polak. Kto może się nazywać prawdziwym Polakiem? Okej. Zacznę od śniadania. Jeżeli już, to tradycyjne. Już to czuję. Tak. Już prawie, ale jeszcze nie tak. Jeszcze muszę coś zrobić. Pyszne polskie śniadanie. Ale jeszcze dużo pracy. Nie czuję się Polką. Nie do końca. Te, nie brawy! Dam pół litra z lodówki. Jeszcze się nie zamroziła. Znakomy pier. Dawaj mówię. Nie lubię ciepłej wódki. Nie lubię ciepłej wódki. Tak? Człowiek zarabia tylko dni powszednie, a traci cały tydzień. Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi Lismo. Chyba z komunikę. Spierdalaj! Jak mi spierdalaj? Sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi ta pizza... Spierdalaj. Dokąd? 200 zł jako premia, ten bezcenny argentyński kaktus. Kaktus? A na chodzie ten kaktus! Nie. No tu jest za zimno. Bardzo za zimno. Tak zimno, że po prostu nie mogę. Co za pogoda dzisiaj w Polsce? Nie. Nie może być. Za zimno. Nie. Tu jest za ciepło. Za ciepło. W tym mieszkaniu jest za ciepło. Tak. Nie podoba mi się. Za ciepło. Wchodzę w smak. Uważam, że ta kanapa jest niewystarczająco miękka. Tak. Trzeba coś z tym zrobić. Kto w ogóle wymyślił tę poduszkę? Nie. Niewystarczająca miękka kanapa. Tak. A ten kubek? Kto w ogóle wymyślił ten kubek? On nie do końca jest kubkowy. Muszę zadzwonić do mistrza kubków i powiedzieć, że to jest źle. To jest nie dobrze. Nie. Z tego w ogóle nie będę pił. Kto robił ten laminat? Jest bardzo, bardzo niedobry. Trzeba go zmienić. Dobrze, mieszkam w Polsce tylko 4 lata. Może to jeszcze za mało, także pójdę. Sorry. No cóż, cały dzień spędziłam jak prawdziwa Polka. Teraz jeszcze muszę zjeść obiad. Tak. Co może być lepiej niż to? I w moich planach już nic się nie zastanie. Fajny dzień. Jeżeli tak wygląda życie prawdziwego Polaka, to jestem bardzo, bardzo chętna uczyć się dalej. Ale coś jeszcze nie tak. Coś jeszcze nie do końca zrozumiałam. Coś jeszcze nie wiem. Nie wiem. Co jeszcze musi być? Co jeszcze musi być? Nie, ja więcej tak nie mogę. Może wy wiecie, co ja jeszcze nie zrobiłam, żeby stać prawdziwą Polką. Starałam się, zrobiłam dużo za dziś. Jak uważacie, nie czy tak? Napiszcie do komentarzy. Wydaje mi się, że tak. Czuję się już bardziej i pewniej, tak można powiedzieć. Także czekam na wasze komentarze, jak uważacie i co możecie polecić dla mnie, żeby nauczyłam się być prawdziwą Polką. Może w dzień, może w dwa, może będę uczyła się całe życie.
ale wszystko jedno będę czekała na waszych komentarzy i także na odpowiedzi, czy podoba się wam taki format tych filmików, które ja robię, bardziej twórcze. Jeżeli ci spodobał się ten filmik, to zostaw swój paluszek do góry, komentarz i oczywiście podziel się tym filmikiem, bo to pomaga z rozwojem mojego kanału, no i rozwoju mnie oczywiście. Dziękuję bardzo, że oglądałeś ten filmik do końca, albo oglądałeś, i życzę miłego wieczoru albo dnia, zależy od tego, kiedy go oglądasz. I do zobaczenia do następnego filmika. Pa! Wielkie podziękowanie za wsparcie Maciejowi Alczykowi, Łukaszowi Kozłowskiemu i innym moim patronom, którzy chcieli pozostać anonimowi. Dziękuję bardzo.